Jak wiemy, zabrakło czołowego zawodnika w twojej drużynie, Krzysztofa Kondymskiego. Dzisiaj zremisowaliście, tylko wczoraj Krzysztof miał dość dużą formę, bo jednak turniej wygrał. Jak ocenić dzisiejsze spotkanie? Bo to tylko remis. Drużyna nie była słaba. Mają wyrównany skład. Od nas niestety jednak brakuje widać treningu. Jednak kolega Piotr Miedzianowski jest po raz kolejny nie spełnił naszych oczekiwań. Niestety. Tak jest jak jest, no nie jest to zła drużyna. No szkoda tych punktów, kolejny mecz, który nam uciekł. Bo po raz kolejny remis. Będzie brakowało punktów na końcu, no, ale zobaczymy. Które miejsce obecnie macie w tabeli? Mieliśmy trzecie miejsce przed tym meczem. Może się utrzymamy na tym trzecim miejscu, zobaczymy. Będzie następna drużyna, kolejny mecz będzie też trudny. Będzie ciężko. Jeśli nie poprawimy formy, będzie ciężko. Dziękuję bardzo.